Witam wszystkich. Chcę się odnieść do środowej sytuacji. Po pierwsze, do wszystkich pseudomediów. Wcale nie musicie cenzurować mojej twarzy i skracać nazwiska, bo nie zostałem na chwilę obecną za nic skazany, a byłem przesłuchiwany w charakterze świadka. Bez dwóch zdań, sytuacja była z mojej winy, czego żałuję. Nie zachowałem szczególnej ostrożności, gdy pokazała mi się zielona strzałka na skrzyżowaniu. W tym samym momencie zielone światło również mieli piesi, co bada biegły sądowy. Co do wydychanych promili, również chcę się odnieść, bo w mediach lata, że miałem 0,5, a jest to kłamstwem. Było to 0,25, które było spadkowe, po 15 minutach w drugim badaniu wyszło, że mam 0,21, a po 15 minutach w trzecim badaniu 0,17. Pani Lauro, przykro mi, że tak się stało, ale jestem zdziwiony, że dzień później, po zdarzeniu, zamiast odpoczywać, lata pani po mediach i mnie oczernia, głosząc nieprawdę w paru kwestiach. Żadnego przekupca nie było, ani chęci ucieczki, czekałem razem z poszkodowaną na przyjazd służb. Posłuchajcie, zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, ale warto nieraz wysłuchać drugiej strony, a nie psy wieszać na człowieku i robiąc z niego najgorszego. Dzień wcześniej na wieczór byłem u rodziny i piliśmy sobie wódeczkę. Posiedzieliśmy do dosyć późna, a jak wstałem dnia następnego po południu, to nie czułem, że mam kaca, dlatego wsiadłem. I to był mój, słuchajcie, błąd. Mogłem się zbadać, mimo tego, że się dobrze czułem. Przestroga dla młodych. Uczy się na moich błędach, a nie na swoich. Pozdrawiam serdecznie. Denis Labryga jest jebanym idiotą, pierdolonym. Ponadto jest jeszcze śmieciem i k***ą. I na tym w sumie mógłbym zakończyć mój statement, ale chciałbym tylko dodać, że każda osoba, która jeździ po narkotykach, po alkoholu, samochodem, jest k***ą. Ja uważam, że w takich wypadkach powinno być bezwzględne więzienie od 5 lat w górę. Nie ma usprawiedliwienia i nigdy nie będzie dla ludzi, którzy po spożyciu jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, jeżdżą autem. A niech się k***a do mnie ten cymbał przytruje za to, że jest k***ą, jeździ po alkoholu, samochodem i rozjeżdża ludzi. Ty nitro, a tobie się w dupie czasem nie pomieszało? Co ty się tam napinasz jak blendyka na żuku, nie zdając drugiej strony medalu? Chłopie, cię spotkam, wyłapiesz listwę i się zakończy twoje napinanie przed komputerkiem ze szlugą w mordzie. Kiepie. Żeby mi było jasne, również nie toleruję ludzi, którzy jeżdżą po alkoholu za kierownicą czy też na c***ani. Jebać takie osoby. Ja byłem po prostu wczorajszy. Jakbym wiedział, że się wyjebę, to bym się położył. Gdybym miał alkomat przy dupie, to bym się zbadał. To mnie nie tłumaczy. Po prostu popełniłem błąd. Mimo tego, że się dobrze czułem, mogłem jechać, się zbadać, wiedząc, że dosyć do późna posiedziałem wczorajszego dnia z rodzinką. No trudno, zdarza się. Także przestroga dla młodych. Trzymajcie.